Witam Państwa bardzo serdecznie w mojej kolejnej kulinarnej podróży. Tytuł dzisiejszego odcinka brzmi Kaszubski smak. Chciałem Państwu pokazać dzisiaj, jak kiedyś przyrządzały tu gospodynie wiejskie placuszki. Placuszki, które wykonywane były z resztek ciasta chlebowego. Pozwoliłem sobie przygotować następujące składniki. Będą to drożdże zalewane ciepłym mlekiem, pół kilograma mąki, drożdże, które już poprzednio rozmieszałem, drożdże, 2-3 łyżki cukru, pół cytryny oraz jogurt naturalny i, jak kto lubi, w tym przypadku jabłuszka bez skórki. A więc tutaj wszystko tak wybornie pachnie, tylko jeden zapach mi tu nie pasuje. To chyba zapach spod pachy pana Stanisława. Musimy go tutaj jakoś szybko zabić. Już zabieramy się do roboty. Państwa tutaj nie ma, ale tutaj są takie widoki. Przyroda Kaszubskich Jezior, a dokładnie rezerwatu Wydzyckiego, jest po prostu przepiękna. Po zarobieniu ciasta odkładamy je do ciepłego miejsca, przykrywamy szmatką i czekamy. Ciasto już mamy wyrobione, a więc do zobaczenia za godzinę. Przerwie na wynoszenie ciasta pozwoliłem sobie pokazać Państwu tutejszą przyrodę. Znajdujemy się bowiem w parku krajobrazowym, w Wydzyckim Parku Krajobrazowym, którego głównym jeziorem jest jezioro Wydzyckie. Obejmuje ten park jeszcze kilka innych jezior, między innymi jezioro Gołań. Proszę spojrzeć, jaka ta przyroda tutejsza jest wspaniała. Czas strasznie powoli płynie. Godzina wydaje się wiecznością, więc w tym czasie poza tym krajobrazowym parkiem przygotujemy jeszcze dla dzieci i dla mojej wspaniałej żony małe co nieco z klasycznego grilla. Masz fisiu, co nie? Fisiu, wisiu i już w komisiu. Masz fisia! Pokładamy nasze wspaniałe wieprzowo-kurzęce szaszłyczki zwierzęce. Mamy 3 szaszłyczki, wspaniałe kapaczki marnowane, kiełbaska śląska z firmy jakże znanej, ze sklepu jakże znanego, ze stonki.pl. Mamy też kaszankę dla kociaczków. O. I czekamy, w dalszym ciągu czekamy na deser. Masz fisie, makłowi. Jakie wspaniałości tutaj na nas czekają. Niech tu się jeszcze skwierczy, a teraz podejdę do moich córek, które siedzą w samochodzie i czekają na podróż powrotną. Jeszcze nie do domu, ale to zaraz się dowiemy. Cześć, dziewczynki. Dokąd to wy jutro wyruszacie jeszcze z mamusią i z tatusiem? Nad morze. Nad morze? Do Trzęsaca. A co jest w Trzęsacu? Tam w Trzęsaczu dupką trzęsie? I będziemy jeść węgorza. O, proszę. No to co? Trzeba dzisiaj szybko pójść spać. Ja chcę tutaj spać. My będziemy spać w aucie, żeby nie zaspać. A podoba wam się wasz nowy samochód? Mhm. Jak
Dacia Lodzi jest ekstra. Pamiętajcie, moi drodzy, bez pieniędzy i bez gaci, ale za to w daci. No to co? Jutro czas w drogę. Mafisia! Idę sprawdzić, czy już pracuszki urosły. Mafisia! Powiedziałaś, że mam Fisia? Chodź tutaj do mnie. Prawda, że ma Fisia? Prawda, że ma Fisia? Przyszedł czas w końcu usmażyć nasze placuszki. A więc z jednej strony 2 minutki, z drugiej 2 minutki. Piękne, rumiane placuszki. Już za chwilę nasze placuszki będą gotowe. Do zobaczenia za moment. A oto nasze wspaniałe placuszki. Po kaszubsku ruchanki kaszubskie. Wspaniałe ruchanki kaszubskie dla każdego coś dobrego, smacznego. Zobaczymy, jak one smakują. Dziękujemy. Nareszcie smacznego. Belka fantastyka! Co za smak! Co za jabłko! Jonatan z miejskiej sztonki! Belka fantastyka! Do zobaczenia w następnym programie!